Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Cześć, witajcie kochani, nazywam się Grid79 i chciałbym was zaprosić na kolejną porcję przygód Geralta z Rivii. Od razu też chciałbym was przeprosić, ponieważ film miał się pojawić wczoraj, niestety plan był dobry, ale zadziałało prawo Morfiego. Miałam wrócić z nocki, usiąść do kompa, szybko nagrać film i go wrzucić na YouTube'sa. Niestety, dysk stwierdził, że jest to idealna pora, żeby odmówić posłuszeństwa, więc musiałem przeinstalować grę na drugi dysk. A że dzisiaj, wczoraj w sumie wieczorem, szedłem na kolejną nockę, sen wygrał. Także dzisiaj naprawiam swój błąd. Szybko to nagrywam i zaraz będę wrzucał. No, kto jeszcze się ściga? Właśnie, wyścigi by wypadało odhaczyć, nie? Zapomnę o tym i nie zrobimy. Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czy gram z No to ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda! Na koń! Nasz Maćko bardzo mi przypomina mojego ziomka ze szczenięcych lat. Zacinał się strasznie, ale klnął jak szewc i to bez zająknięcia. Tak swoją drogą nienawidzę się ścigać na padzie. Mam wrażenie, jakbym był na wzburzonym morzu w za małej łódce. Normalnie można choroby morskiej dostać. Jeszcze trochę płotka. Pompuj, pompuj. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Kto jeszcze się ściga? To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Uszanowanie, siwy.
To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią czy Czarnym Bogdanem? Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! Bardzo niepraktyczny taki kozik na szyi. Za każdym razem, jak próbujesz usiąść, wbija ci się w bardzo. A swoją drogą jestem ciekaw, jak to jest z nimi, czy poziom trudności jakoś się skaluje, każdy jest trudniejszy, czy każda przejażdżka się nie, bo mogę wybrać przecież dowolnie. Kuźwa płotka, ty mi tak nie rób. Przecież szaleju, chyba najadła. To jest ta sama trasa? Będzie inna. Ta sama. No to nice. Szybciej, Buczek, szybciej! To jabłka potem dostaniesz! No, nie będzie jabłek. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No to został nam jeden. No, kto jeszcze się ściga? Te juki lepsze niż moje, czy... To mają 30. A gdzie tu jest porównej? No nie, no moje mają zdecydowanie lepszą pojemność. No to został nam jeden. To jak będzie? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? No, piszę się na to. Nie? Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Uszanowanie siły. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? A już tylko Boguś nam został. Tym razem przejadę się z Czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładów. I dalej, jazda! Na koń! Nie powiem wam, jeśli chodzi o model jazdy, to zdecydowanie mi się nie podoba. To znaczy, przynajmniej na padzie, tak? Jest dość irytujący. Nie wiem, czy można to przestawić, czy nie. Nie chce mi się grzebać. Naprawdę, momentami nie wiem, co płotka odwala, nie? Nie mam pojęcia też, czemu mnie tutaj zatrzymało. Pierwszy dziadu. Płotka, uspokój się. Płotka, kurna! Myślałem, że jakąś bramkę ominąłem. Ładnie, ładnie. Widać, nie tylko na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Z kim, jak nikogo nie ma? Halo? Właśnie.
klapy chyba nam się przydadzą, nie? Bo stwierdziliśmy, że na klapach przeoszczędzimy i nie kupimy. Dokładnie. Hej! Co to za hej było? Dobra. Jedźmy do naszego kozolubnego znajomego. Brrr. A co tu mamy? Ruszy! Puk, puk. Nie pamiętam. Byłem tu? Nie byłem? Stary niedźwiedź mocno śpi. Chyba przerobiony temat. Co za kuń? Ogarniam mapy. Nie ogarniam zupełnie. Wolniej, płotka. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Aby mu chętnie... Nie, nie będziemy lubić. Chętnie bym mu oklepał facjatę. Teraz wolę. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wydaje mi się, że musicie już iść. Musimy? Musicie. No, to idziemy. A się jednak przydało inwestowanie w znaki. Teraz pod nocą. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edricka. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Jasnowidz, nim otworzył drzwi, wiedział. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, koją krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie?
Złe moce Hanny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś ich na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Pytałem już o to? Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce, Hanno. No, przepraszam, już. We władanie wziąć chciały. Z nim o tym gadaliśmy. Co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz... No, o tym gadać nielza. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać? Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Fiona. Księżniczka? Koza! Uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Teraz się tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. No, patrz, nawet dzwoni. Ups, coś przegapiłem. To chyba tędy. Oczywiście, żeby nie było za łatwo jakieś wilki po drodze. Następny ślad. Kurde, czasami widać te ślady całkiem okej. Czasami się człowiek musi naszukać. No tyle plus, że na minimapie je widać, ale... Dobrze. No jak dobrze, to dobrze. Tam coś większego jest. W sumie to chciałem krzaczek podnieść. Tu jesteś.
Kozo, księżniczko, chodź. Za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Czuję się jak woźny z kilkadziesiąt lat temu. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? No chodźże! Gdzieś ty polazła? Jego irytacja jest na podobnym poziomie jak moja. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Szlak! Oczywiście i dalsze wyczucie mają kiedy dzwonić. Cisza mi tam. Oraz skoro już tu jesteśmy, to sobie oblukamy jaskinię, nie? No nie mów mi, że coś kozy mi atakuje. Nie, dobra, to chyba u góry lata. Więcej chyba tu nie ma. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? No w sumie to teraz nie chciałem dzwonić. O, komuś nie poszło. Mam nadzieję, że drugi raz mi nie spierdzieli, nie? Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Nie mów mi takich rzeczy, kurna. Wiesław. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Zadźgaj kozę. Dobra, zaraz wrócę. Naprawdę. O. Myślałem, że teraz będę się uganiał za jakimiś królikami. Może być?
czemu szczur? Lubię szczury, mam szczury. W sumie kochane zwierzaki, tak na marginesie. I cholernie inteligentne. Czasami też złośliwe. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny. Duchom rasa obca. Nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije... I zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób.
Czyli wracamy do barona. Jedź, jedź, jedź. Nie ma czasu. Fiorun uderzył w kasztan? Rozrubana całego pewnie. Jedź! Nie moja wina, że na most nie trafiłaś. Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Zanosi się na deszcz. Przyda się. Ta cholera idzie dymu. Muszę się śpieszyć. Kurde, zaraz mi się powietrze skończy. A tam barwy kogoś napierdziela. Słyszę gościa, a nie widzę, no. Teoretycznie z tego, co słyszałem, to chyba go uratowałem, ale... Cholera wie, gdzie on jest.
Dobra, no konie wszystkie otwarte i najwyżej będziemy mieli jednego skwarka. Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę liryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekło od ciebie, tak było? Umierasz, chuju! Dość tego. Szybko wytrzeźwiałka. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś je. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona? Skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam, kurwa, wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy 3. dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. O tych portkach mok już zaczynać dla siebie. Nie wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. W sumie trochę żal gościa.
Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałe. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem to było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. Chętnie bym pociągnął tą sprawę z porońcem do końca, ale naprawdę już mi się gały zamykają. Także
guślarza odhaczyliśmy w następnym odcinku. Na pewno wstawię jeszcze w tym tygodniu. Tutaj już będzie bez obsuwy. Odhaczymy właśnie porońca i wyruszymy na poszukiwania Anny. A teraz życzę Wam dobrego dnia. Mam nadzieję, że dobrze się oglądało. Trzymajcie się i do zobaczenia.